Zrobiło się cieplej, umyliśmy samochód, a spod brudu wyszły odpryski. Warto by je zamalować, nie tylko żeby to ładnie wyglądało, ale także po to, żeby woda nie dostawała się pod lakier i żeby po prostu zatrzymać korozję. Najlepiej, jeśli lakier, którym będziemy robić zaprawki, będzie idealnie dobrany pod względem kolorystycznym do barwy lakieru na całym aucie. Wtedy po prostu tych zaprawek nie będzie widać albo będzie widać tylko z bliska i tylko gdy będziemy specjalnie się przyglądać. A teraz pokażemy Wam, jak dobrać właściwy kolor lakieru. Przyjmijmy, że nie korzystamy z usługi lakiernika, chociaż jest i taka opcja, on sobie wtedy doskonale z tym poradzi. Skorzystajmy z oferty sklepu motoryzacyjnego, w którym można po prostu kupić zaprawki. Musimy najpierw więc ustalić, jaki to jest lakier. Czerwonych może być 100 tysięcy. Ustalmy, jaki konkretnie kod ma ten lakier, wtedy będzie nam o wiele łatwiej. Sprawdźmy, czy kod lakieru nie jest przypadkiem umieszczony na naklejce pod maską albo na tablicy znamionowej. Otwieramy maskę i widzimy naklejeczka z numerem koloru z jego nazwą. BMW Brilliant Road 308/3. W innym samochodzie, może być to w innym miejscu, może być inna nazwa, inny kod. Sprawdźmy w instrukcji obsługi, gdzie jest taka naklejka. Jeśli nie wiemy albo nie mamy instrukcji obsługi, zadzwonimy do serwisu. Powinni nam powiedzieć. Jeśli i to jest niemożliwe, będziemy dobierać kolor z próbnika. Jak widać, nawet z tak niewielkiej ilości próbek trudno będzie dobrać właściwy kolor na oko. Użyjmy więc specjalnego katalogu, który jest dostępny w takiej sytuacji na półce. Zaczynamy od tego, żeby znaleźć markę. W tym przypadku szukam BMW i oto mamy. Proszę bardzo, 308 Brilliant Road. I mamy, jeśli chcemy malutką próbkę 12 ml, to mamy 94 15 30. Szukamy właściwego numeru 94 15 30. Od razu odruchowo szukam w czerwonych i oto mam. To jest ten lakier, którego szukamy. Dokładnie w ten sam sposób możemy dobrać sobie lakier zaprawkowy w sprayu. On może służyć do większych powierzchni, ale także na przykład możemy sobie trysnąć niewielką ilością takiego lakieru na gazetę i stamtąd przy pomocy pędzelka nanieść go na niewielkie ubytki. No, w takim sprayu to można przechowywać lakier wiele miesięcy co najmniej, w takiej małej próbce trochę krócej. W każdym razie to jest nasz wybór, czy chcemy duży w sprayu, czy malutki w puszeczce z pędzelkiem. Ale załóżmy, że koloru lakieru nie znamy, nie wiem jaki to jest kod, albo po prostu wiemy, że ten lakier jest już tak wypłowiały, że jest troszeczkę inny niż oryginalny. Możemy użyć takiego próbnika, po prostu dobrać kolor, który będzie najbardziej podobny do tego, który mamy rzeczywiście w samochodzie. Może będzie trochę inny, ale chodzi przecież o małe zaprawki, nie musi być ten kolor tak idealny. Jeśli próbnik, który ma kilkaset kolorów do wyboru, jest niewystarczający bardzo często, aby dobrać ten kolor idealnie, a jedynie żeby dobrać go w miarę dobrze, to jaka jest sytuacja, gdy mamy do wyboru 10 kolorów zaprawkowych, farb zaprawkowych w hipermarkecie? Nie macie szans. Kolorów białych może być 100 lub 200, kolorów czerwonych może być tyle samo. Zapomnijcie. Jedźcie do lakiernika, spróbujcie kupić po prostu niewielką ilość odpowiednio dobranego lakieru, to nie jest żadna łaska, to kosztuje kilkadziesiąt złotych. A jeśli potraficie sami dobrać lakier na podstawie koloru albo w ten sposób, zapłacicie najwyżej kilkanaście złotych. I to wystarczy na wszystkie zaprawki, które trzeba wykonać wiosną.